Reset Obywatelski. Mieliśmy problem, ale już go rozwiązaliśmy. Być może związany jakoś z tym, że to, co usłyszeliście na początku, to był hymn Ukrainy, który się zaczyna od słów Szczene wmerła, czyli jeszcze nie umarła, jeszcze nie zginęła. Bardzo podobnie jak najważniejsze słowa naszego hymnu. Nasza dzielna realizatorka Asia Tor opanowała problem. Bardzo jej za to dziękuję. I bardzo dziękuję wam wszystkim, że jesteście. Dziękuję Aleksandrze Kudrymskiej, która sponsoruje to wydanie jako nasz obywatelski sponsor, czyli producent wykonawczy. Każdy z was może być takim sponsorem. Możecie też nas wspierać, wpłacając na naszą zbiórkę na portalu zrzutka.pl, na nasze konto Fundacji Arbitror. Taka bezpośrednia wpłata też jest możliwa. Możecie nas również wspierać w serwisie Patronite, no i to jest bardzo ważne, ja to zawsze powtarzam, dziś to też powtarzam, że trzeba nas wspierać, trzeba wspierać media niezależne, ale dzisiaj to jest drugie w kolejności, przede wszystkim trzeba wspierać Ukrainę i jak to można zrobić, no to taką małą instrukcję obsługi usłyszeliście na początku, kiedy leciał hymn Ukrainy, kiedy były te wszystkie instrukcje na żółtym tle, informacje, gdzie można wpłacić, co można zrobić, żeby wesprzeć Ukraińców. Kochani, porozmawiamy o tym właśnie, co się dzieje w Ukrainie, o tym będziemy rozmawiać. Będziemy rozmawiać też o tym, nie tylko o tym, mówiliśmy przed chwilą o tym, jak można wpłacić i gdzie, a teraz będziemy mówić o tym, jak nie płacić Rosjanom, jak nie wspierać Rosji naszymi pieniędzmi. Będziemy mówić o obecności rosyjskiej na polskim rynku, ale zanim do tego przejdziemy, musimy odnotować to zdjęcie ambasadora Rosji pod portretem Putina. Wielki wywiad, policzmy strony, jedna, druga, trzecia, czwarta, piąta, szósta, siódma, ósma, dziewiąta, dziesiąta, ja 10 stron napisałem, a więc to jest 11 stron, pomyliłem się, bo na Twitterze napisałem, że dali 10 stron ambasadorowi Kremla, a dali mu 11 stron. Proszę Państwa, sieci, tygodnik braci Karnowskich, najbardziej pisowski z pisowskich, sponsorowany przez spółki Skarbu Państwa, czyli przez nas wszystkich, bo to są nasze pieniądze, publikujący pisowską propagandę, w momencie, w którym cały świat się odwraca od Kremla i od jego kłamstw,
Tygodnik sieci dał 11 stron, przeznaczył 11 stron na kłamstwa ambasadora Kremla. I ja nie powinienem się dziwić, bo ja od 5 lat tłumaczę wszystkim, że PiS jest związany z Kremlem. A mimo to nawet ja byłem tą bezczelnością zdumiony. No, to jest niesamowite. Niesamowite jest również to, co czytamy na samym początku tego wywiadu. Czytamy tam, że jak opowiadają karnowscy bracia, pisowscy propagandyści o tym, jak się ten wywiad zaczął. Skąd się wziął w ogóle ten wywiad? Dotarła do nas złożona przez pośrednika propozycja przeprowadzenia wywiadu z ambasadorem Rosji w Polsce. Czyli to nie jest nawet tak, że oni jakoś to sobie wymyślili, że zrobią taki wywiad z ambasadorem Kremla. Oni wykonali zlecenie. Oni dostali propozycję od ambasadora Kremla. Słuchajcie, przyjdę do was i będę opowiadał kremlowskie kłamstwa. Oni powiedzieli, tak, panie ambasadorze, oczywiście, panie ambasadorze. Oni tutaj niby stawiają temu ambasadorowi jakieś pytania w zamierzeniu mające wyglądać na kłopotliwe. On im opowiada jawnymi kłamstwami. Oni tych kłamstw, oni nie sprzeciwiają się tym kłamstwom, albo sprzeciwiają się tak bardzo delikatnie, dystansują się od nich grzecznie, po czym ambasador na to odpowiada kolejną, jeszcze większą porcją kłamstw i jakby te kłamstwa pozostają jako odpowiedzi. W końcu, koniec końców, to wygląda tak, jakby ambasador odpierał wszystkie możliwe zarzuty i on tutaj jest przedstawiony jak normalny rozmówca. On jest tutaj normalnym rozmówcą. Więcej. Kłamstwa ambasadora są wzięte w ramki. Takie, że ktoś, kto przegląda tylko gazetę, co sobie przeczyta te ramki. Przeczyta sobie te kłamstwa ambasadora, przedstawione w tych ramkach, jakby to była jakaś święta prawda, godna wypunktowania, uwypuklenia. Ambasador mówi, że tożsamość narodową Ukrainy buduje się na sztucznym przeciwstawianiu Rosji, na budowaniu antyrosji i że tego nie można uznać. Że Rosja nie może tego uznać. Mówi, że Ukraina, to właśnie karnowscy wzięli w ramkę. Mówi, że Ukraina, że Ukraińcy nie są oddzielnym narodem od Rosjan. Mówi, że Rosja wcale nie napada na Ukrainę, że stwierdzenie, że Rosja napada czy grozi wojną Ukrainie, to jest kłamstwo, to jest nagonka zachodnich mediów. No wszyscy widzimy, co się dzieje w tej chwili na Ukrainie. Krew się leje, pociski spadają, dzieci umierają, czołgi wybuchają. Na szczęście rosyjskie, ale wybuchają, giną też Rosjanie, prawda? Oni, większość z tych rosyjskich dzieci, młodych chłopaków posłanych tam na wojnę, nie wiedziała nawet, że jedzie na wojnę. Oni też są ofiarami, choć przede wszystkim ofiarami są oczywiście Ukraińcy, napadnięci w sposób bestialski. Takie kłamstwa można przeczytać w pisowskim tygodniku sieci. W najbardziej pisowskim ze wszystkich pism, ze wszystkich czasopism w Polsce. Ambasador nazywa Ukrainę politycznym burdelem. No i stało się, proszę Państwa, tak, że inny ambasador, ambasador Ukrainy, Andrii Deszczycia, i poproszę tutaj naszą dzielną realizatorkę Asiator o skan numer jeden. O skan numer jeden, który przygotowałem na dzisiaj, to jest skan listu Andrija Deszczyci, ponieważ ambasador Ukrainy napisał list do tygodnika sieci. Asiator pisze do mnie, że teraz ona ma problem i musi zrestartować komputer i nie słyszy nic, co do niej mówię. No najwyraźniej tutaj jakieś szatany dzisiaj działają i starają się, żeby transmisja się nie odbyła. No cóż, nie możemy się połączyć, w takim razie powiem wam. Ambasador Ukrainy napisał list do tygodnika sieci, w którym stwierdził, że tygodnik sieci
działa w sposób usłużny wobec propagandy rosyjskiej. Tej propagandy nikt nie chce już słuchać. A usłużnie podają ją Polakom bracia Karnowscy, propagandziści PiS. Napisał, że trudno nie uznać tej publikacji za akt wrogi wobec Ukrainy i Ukraińców. I proszę Państwa, to nie jest dobre dla Polski, że ambasador coś takiego pisze. Ambasadorzy zwykle nie reagują na publikacje mediów. To się dzieje rzadko, to się dzieje wtedy, kiedy państwo przyjmuje na przykład, państwo przyjmuje taką zasadę, że akurat na pewnego rodzaju publikacje będziemy reagować, bo to wyjątkowa sprawa. Tak było na przykład z publikacjami na temat rzekomych polskich obozów śmierci. Nasi dyplomaci na to reagowali. Dyplomaci reagują na publikacje, które mają znaczenie polityczne. I Asiator do mnie pisze, że już jest. Asiatorze, kochany, cieszymy się bardzo, że znowu się z nami połączyłaś w tych warunkach trudnych, choć jeszcze na szczęście nie frontowych, nie mamy tak trudno jak Ukraińcy. Dziękuję, że się z nami połączyłaś, cieszę się, że jesteś i proszę cię, żebyś pokazała nam skan numer jeden. Skan listu ambasadora ukraińskiego do tygodnika Sieci. O, widzę, że znowu są jakieś kłopoty. Asia pisze do mnie na prywatnym czacie, że znowu jej nie działa dźwięk. Przez chwilę działał, teraz nie działa. Trudno. Ambasador napisał taki list i to nie jest dla Polski dobre. To nie jest dobre, gdy dyplomaci reagują na publikacje naszych mediów. Ja się nie cieszę z tego powodu, ale ambasador oczywiście miał swoje powody, żeby tak zareagować. Tak jak powiedziałem, a dyplomaci reagują na publikacje mediów wtedy, gdy mają powody sądzić, że te publikacje mają znaczenie polityczne. I ambasador najprawdopodobniej wiedział lub miał powody przypuszczać, że publikacja braci Karnowskich, ten wywiad z ambasadorem Rosji, został skonsultowany z Jarosławem Kaczyńskim. Asia prosi, żebym jej pisał, jaki skan chce wyświetlić. Chciałem, więc piszę jej, żeby wyświetliła skan numer jeden. Skan numer jeden to jest ten list ambasadora. O, chyba się uda. Tak, to jest ten list, jeśli można go trochę powiększyć. O, udało się. Chyba Asiator mnie słyszy, ale tak się składa, że ja również chyba słyszę jakieś odgłosy ze studia Asiatora. Trudno. Tak wygląda ten list. Potem, kiedy się transmisja stanie się filmem, będzie można sobie zatrzymać kadr, powiększyć ten list i przeczytać, co tam jest napisane. Można go też znaleźć w internecie. I tak jak powiedziałem, najprawdopodobniej ambasador nie napisałby tego listu, gdyby prowokacja Karnowskich, gdyby ten wywiad z ambasadorem Rosji nie był uzgodniony z Jarosławem Kaczyńskim. Zresztą wiemy, że Karnowscy uzgadniają wszystko, co piszą. Swoje najważniejsze publikacje na pewno uzgadniają z kierownictwem PiS, również z Jarosławem Kaczyńskim. Rozmawiałem dzisiaj z Rafałem Grupińskim, politykiem Platformy Obywatelskiej, wcześniej działaczem opozycji antykomunistycznej w PRL i on też uważa, według jego wiedzy Karnowscy taką publikację musieli uzgodnić z Jarosławem Kaczyńskim. Bardzo dużo nam to mówi o Jarosławie Kaczyńskim i o całym PiS. Zobaczmy, kto sponsorował to wydanie. Otóż sponsorem głównym tego wydania tygodnika Sieci, gdzie jest ten skandaliczny wywiad z ambasadorem Rosji, jest, proszę Państwa, Narodowy Bank Polski. Główny sponsor na okładce, na drugiej stronie. To jest okładka, a to jest druga strona okładki. Na drugiej stronie okładki.
Czyli Narodowy Bank Polski, czyli prezes Glapiński. Poproszę teraz o skan numer 2. Zobaczymy, czy Asiator nas słyszy. Udało się. To jest skan numer 2. Po lewej widzimy pałac Glapińskiego, wejście do pałacu Glapińskiego, bramę. Po prawej widzimy artykuł o Glapińskim, w którym czytamy o tym, że Glapiński ten pałac dostał od przedstawiciela rosyjskiego banku Montaż Specbank. Glapiński ukrywa w Narodowym Banku Polskim dokumenty dotyczące tego rosyjskiego banku, banku związanego z sącewską mafią, z rosyjską mafią i z kremlowskimi oligarchami. Zatem podsumujmy. Ten pan, Karnowski, propagandista PiS, ulubiony propagandista Kaczyńskiego, publikuje wywiad z tym panem, ambasadorem Rosji pod portretem Putina, a za wszystko płaci prezes Narodowego Banku Polskiego, prezes NBP, który dostał pałac od przedstawiciela rosyjskiego mafijnego banku związanego z oligarchami Kremla. No właściwie wszystko się zgadza. Można powiedzieć, że ten układ zależności, który tu obserwujemy, jest logiczny. No dobrze, ponieważ trochę czasu straciliśmy, nie będziemy robić przerw muzycznych. Zanim skończymy z Karnowskimi, dodam jeszcze, i tu poproszę o skan numer 3, że oni teraz się próbują bronić, twierdząc, że to oni chcieli tylko pokazać ten wywiad z ambasadorem jako dokument, jako dowód na to, że Rosjanie kłamią i tak dalej. Przypomnę, że w czerwcu portal wpolityce.pl związany z Karnowskimi, z ich spółką Fratria i z tym samym tygodnikiem sieci, opublikował artykuł o tym, że Polska powinna się zbliżyć do Moskwy, do Putina, że powinna pójść na ustępstwa wobec Moskwy, żeby ocieplić klimat i żeby dać Ukrainie sygnał, że nie będzie bezwarunkowo popierać Ukrainy i Ukraińców. No i trudno się dziwić, chociaż to nieprzyjemne dla nas, że dyplomata innego kraju ingeruje w publikację naszych mediów, trudno się dziwić, że ambasador Ukrainy napisał do tygodnika sieci. To tyle, jeśli chodzi o braci Karnowskich na dziś. Pada pytanie, dodam tylko jeszcze, że pada pytanie, do kogo należy spółka Fratria wydająca tygodnik sieci. Wśród osób, które je kontrolują, jest słynny senator PiS, twórca sieci parabanków Skok, związanych ze słynnymi aferami, Grzegorz Bierecki. Grzegorz Bierecki, który jest opisany w tej książce Rydzyk i przyjaciele, ponieważ jest jednym z wielkich sponsorów Rydzyka i jego sojuszników, ale jest też człowiekiem, który pomagał tworzyć podobną sieć parabanków w Rosji. Ta sieć nazywa się Ligax. Jej twórcy, wśród których był major sowieckiej armii, szkolili się u Grzegorza Biereckiego w Polsce. To może być też kolejny przyczynek do odpowiedzi na pytanie, dlaczego bracia Karnowscy opublikowali ten skandaliczny wywiad. Mieliśmy mówić o rosyjskich pieniądzach w Polsce. Więc, drodzy Państwo, jest taka sieć stacji benzynowych, która się nazywa Amik. Wcześniej nazywała się Łukoil. Należała do kremlowskiego koncernu paliwowego Łukoil. Łukoil musiał się, jakby to powiedzieć, zacząć działać bardziej skrycie w Ukrainie i w Polsce, ponieważ rosyjskie koncerny paliwowe z oczywistych przyczyn nie cieszą się popularnością w Ukrainie i w Polsce. No i pojawiła się austriacka firma Amik, pisana przez C na końcu, która przejęła stację Łukoila, między innymi w Polsce i Ukrainie. Przejęła.
Ale czy Łukoil nadal, czy Łukoil już nie ma z tymi stacjami nic wspólnego? To pytanie zaczęło się pojawiać już w 2016 roku, kiedy stacje Łukoila zaczęły się nazywać stacjami Amik. Poproszę o kolejny skan, skan numer 4. Pisały wtedy o tym Forsal, Puls Biznesu. Tu widzimy sklejone ze sobą dwa artykuły. Jeden to jest artykuł portalu Forsal powołującego się na Puls Biznesu, który mówi o tym, że Amik jest związany z Łukoilem, że w Amik Polska pracują osoby, które wcześniej pracowały dla Łukoila i że te związki Amik z Łukoilem są tak silne, że w Ukrainie stację Amik bojkotowano jako stację Łukoila i o tym właśnie mówi drugi z wklejonych tutaj artykułów, ten, który widzimy po prawej, to jest artykuł ukraińskiego portalu Gławkom, który mówi o tym, że stacje Amik, podobnie jak inne rosyjskie stacje, tracą konsumentów w Ukrainie. No dobrze, i zobaczmy, przyjrzyjmy się bliżej temu, kto pracuje w tych stacjach Amik. Poproszę o kolejny skan. To będzie skan z serwisu rejestr.io. opartego na Krajowym Rejestrze Sądowym. Tutaj słabo widać oczywiście, bo tu jest dużo osób, no ale kiedy ta transmisja stanie się filmem, będzie można sobie zatrzymać kadr i przeczytać. Czytamy tam, że członkiem Rady Nadzorczej Amik Polska już po przejęciu stacji Łukoila przez Amik, bo to jest ta sama firma, ona wcześniej się nazywała Łukoil Polska, teraz się nazywa Amik Polska. Czytamy, że w Radzie Nadzorczej zasiadał Wolfgang Rutenstorfer, trudne nazwisko. Poproszę o kolejny skan. Tak się składa, że Wolfgang Rutenstorfer jako przedstawiciel firmy OMV podpisał kontrakt z Gazpromem, ze słynnym rosyjskim, kremlowskim koncernem paliwowym Gazprom. I udało mi się wejść na stronę Gazpromu tuż przed tym, zanim ją anonimusi schakowali, zanim ją schakował kolektyw hakerski Anonymous, który walczy z Putinem, udało mi się zrobić ten skan. Jak Aleksiej Miller i Wolfgang Rutenstorfer podpisują umowę dotyczącą południowego gazociągu, dla odmiany nie Nord Stream 2, tylko South Stream. I kto jest w tle, kto klaszcze w tle, kiedy dwaj panowie tutaj podają sobie ręce i podpisują umowę? Kogo jeszcze widzimy na tym zdjęciu? Poproszę o następny skan, który jest powiększeniem tego skanu, tak żebyśmy wszyscy dobrze zobaczyli. Pan Rutenstorfer, wtedy OMV, teraz Amik Polska, podpisuje umowę z Aleksiejem Millerem, a w tle przyklaskuje temu, tak, to on, Władimir Putin, trochę chudszy był, bo to był 2010 rok. No dobrze, ale kogo jeszcze mamy we władzach Amik Polska? Poproszę, żebyśmy wrócili do skanu numer 5 na chwilę i zobaczyli sobie pozostałe nazwiska. Widzimy, albo kiedy sobie w przyszłości powiększycie Państwo ten skan, to zobaczycie. Widzimy, że we władzach i w Radzie Nadzorczej zasiadali Litwini. Roma Sturlinskas, Milda Drobawiciene, no i Iwana Spalejczykas i Audrius Stropus. Kim są ci ludzie? Poproszę o skan numer 8. Na tym skanie widzimy informacje po pierwsze z serwisu LinkedIn, serwisu społecznościowego dla profesjonalistów, gdzie pani Milda Drobawiciene z Rady Nadzorczej Amik pisze o sobie, że jest szefem finansowym Łukoilu w
Baltija, czyli Łukoilu w krajach bałtyckich, kremlowskiego rosyjskiego koncernu paliwowego Łukoil w krajach bałtyckich. Jeśli chodzi o to, widzimy po lewej na górze, po prawej na górze widzimy fragment artykułu portalu Wilnoteka, gdzie jako przedstawiciel Łukoila występuje Roma Sturlinskas. A na dole widzimy informację, że pan Audrius Stropus, który był szefem AMIK Polska, teraz jest szefem AMIK w Ukrainie, wcześniej pracował dla Teboil, a Teboil to jest fińska filia, fiński oddział rosyjskiego koncernu Łukoil. Mówiliśmy jeszcze o panu Iwanasie Palejczykasie. Poproszę o kolejny skan, skan numer 9. Pan Iwanas Palejczykas pracuje dla Łukoila od lat 90. Dorobił się swojej strony Wikipedii, którą tutaj mamy po lewej po litewsku i w której czytamy o tym, że pracuje, jeśli dobrze pamiętam, od 93 roku dla Łukoila. A po prawej widzimy, że w mediach rosyjskojęzycznych pan Palejczykas występuje jako Iwan Palejczyk. Występuje pod rosyjskim nazwiskiem. No ale w Polsce był Iwanasem Palejczykasem. Jest już z nami Marek Meissner, więc na chwilę przerwiemy opowieść o rosyjskich pieniądzach w Polsce. Opowieść, która się troszkę opóźniła ze względu na kłopoty techniczne. I spróbujemy się połączyć z Markiem Meissnerem, żeby porozmawiać o sytuacji wojskowej w Ukrainie. Dzień dobry, Tomku, dzień dobry wszystkim. Może na początek informacja tragiczna. Na skutek ostrzału rakietowego subamunicją dzielnic mieszkaniowych Charkowa zginęło 16 dzieci, najmłodsze miało 6 lat. Rannych jest 45, część z nich umrze. Nie nazwę tego inaczej jak skurwysyństwem. To jest przenoszenie tego, co działo się w Syrii, na Ukrainę. A w tym samym czasie pisowscy, czy właściwie już powinienem mówić pisowsko-kremlowscy propagandziści, bracia karnowscy, publikują... Tak. 11-stronicowy wywiad z ambasadorem Rosji pod portretem Putina. I bardzo się cieszę, że o tym wspomniałeś, o tym porównaniu właśnie do ostrzału w Syrii, ponieważ rozmawiałem dzisiaj z Pawłem Kuchtą, który pełnił obowiązki ministra rozwoju i handlu Ukrainy. I on mnie poprosił, żebym przekazał naszym widzom i słuchaczom taką gorącą prośbę, do której chciałbym, żebyś ty się odniósł. On powiedział, że dwie rzeczy są najważniejsze. Po pierwsze, żeby sankcje finansowe wobec Rosji były jak najostrzejsze, a po drugie, żeby NATO zrobiło to, co Amerykanie zrobili w Syrii. Amerykanie ogłosili w Syrii, że niebo syryjskie jest zamknięte dla rosyjskich samolotów wojskowych i pocisków. I no go. To znaczy przede wszystkim nie tylko samolotów, Tomku, ale helikopterów wsparcia. A to jest bardzo ważne. Tak, to znaczy sił powietrznych. I w ten sposób ograniczyli Rosjanom możliwość mordowania syryjskich cywili. I na przykład na portalu amerykańskim Vox jest artykuł o tym, że Amerykanie nie powinni tego robić, że NATO nie powinno tego robić. Absolutnie, że to bardzo groźne. Że nie wolno traktować Putina jak Saddama Husajna, jak Bashira Asada, że w Syrii to Amerykanie postawili takie ultimatum, taką zaporę rosyjskim najemnikom, a nie regularnej rosyjskiej armii. I że nie wolno Putina drażnić, bo on... Zdaje się, że tam regularna rosyjska armia była i to kilka jednostek. I tu jeszcze wrócimy do tego.
Tak, i oni, i w tym artykule autorzy piszą, że nie wolno drażnić Putina, bo on uważa Ukrainę za swoją. Syrii nie uważał za swoją i tam można go było drażnić, a on uważa Ukrainę za swoją. Tak. Ja uważam, że to, co Putin uważa, nas nie powinno obchodzić. On sobie może myśleć, co chce, on jest w tej chwili bandytą, zbrodniarzem, z którym nie negocjujemy. Ja może teraz opowiem o sytuacji na froncie, bo tutaj będzie trochę pomyślnych informacji. Mianowicie wczoraj w trakcie dnia Ukraińcy odbili strategiczne skrzyżowanie w Iwankowie. W efekcie odcięli rosyjskim kolumnom pancernym zmotoryzowanym najkrótszą drogę do Kijowa. Teraz będą musiały jechać obejściem, gdzie mają bardzo dużą szansę nadziania się na ukraińskie zasadzki. A te zasadzki Ukraińcy robią perfekcyjnie, przy czym nie ograniczają się tylko do sił atakujących Kijów, ale przede wszystkim atakują zaopatrzenie. Jaki jest efekt? Taki jest efekt, że w Melitpolu na południu żołnierze zaczęli rabować sklepy, ponieważ zaczęli wyjaśniać Ukraińcom, którzy sądzili, że po prostu no, to jest normalne postępowanie armii rosyjskiej, że oni 3 dni nie jedli, ponieważ nie docierało do nich zaopatrzenie, a nie docierało, ponieważ Ukraińcy rozbijali im kolumny z zaopatrzeniem. Do tej pory mamy 10 przypadków, że Rosjanie porzucają wozy bojowe, ponieważ skończyło się paliwo. Mogę przerwać? Chcę tylko przerwać, żeby powiedzieć, że dokładnie te same informacje, które mówisz, potwierdził mi były wiceminister i pełniący obowiązki ministra Pawło Kuchta. Były ukraiński wiceminister i minister. Powiedział, że Rosjanie porzucają czołgi i powiedział, tak, że okradają sklepy, bo nie mają co jeść. Na drodze Lebiedin-Trastiniec porzucono między innymi 5 czołgów T-72B3 i 2 T-80U1, a oprócz tego BWP i porzucono też 2 zestawy przeciwlotnicze. Wszystko z braku paliwa. Ukraińcy znaleźli porzucony zestaw pancyr przeciwlotniczy, też z braku paliwa. W tej chwili mamy porzucane, mamy sytuację, że niejednokrotnie są porzucane całe plutony pancerne wręcz, ponieważ to stoi, brak paliwa, nawet docierają do nas informacje, 3-krotnie dotarły informacje, że nie tylko brak paliwa, ale również braki amunicji. Czyli już logistyka rosyjska jest w stanie tragicznym. Trzyma się Charków, mimo tego, co się stało. Kijów i nie jest i prawdopodobnie nie będzie okrążony, ponieważ Rosjanie cofnęli się na 15 do 20 kilometrów od miasta i usiłują je obejść od północy, co im się nie udaje za bardzo. Muszę ci przerwać. Mam komunikat od Asi, jest prośba, żebyś trzymał mikrofon trochę dalej od ust, bo trzeszczy. Dobra, dzisiaj po prostu z dźwiękiem dzieją się nam takie cuda, że... Dobrze, że w ogóle, bo ostatnio to musieliśmy nagrywać przez telefon, bo nie było zupełnie dojścia. No i teraz tak, w Kijowie trwa w tej chwili walka z dywersantami, trwa walka z tymi oddziałami, które się do Kijowa przedostały. One są sukcesywnie rozbijane i ciekawa informacja, że w trakcie walk na podejściach do Charkowa całkowicie została rozbita 23. Brygada Strzelców Zmotoryzowanych, a poległ jej dowódca pułkownik Archipow, przy czym i tu nawiązujemy do Syrii, 23. Brygada Strzelców Zmotoryzowanych wysłała gros swojej kadry właśnie na wojnę syryjską, czyli można powiedzieć, że złośliwie można powiedzieć, że karma wraca, ale też można powiedzieć jako analityk militarny, że doświadczenie z Syrii się w Ukrainie jakoś nie przydało i skończyło się tak, jak się skończyło. Wiadomo, że Rosjanie mają bardzo nadwyrężone pozostałe dwie
brygady szturmem na Charków także mają problem. 75% wojsk rosyjskich jest w tej chwili zaangażowanych z tych sił uderzeniowych, które były rozlokowane na początku jeszcze 3 tygodnie temu. Następna sprawa, no niestety zła sytuacja jest na południu, gdzie tam postępy robią Rosjanie i niestety rolują od skrzydeł jednostki ATO i DOS. To dotyczy przede wszystkim Ługańska i Mariupola, który jest już otoczony. I zarysowuje się takie okrążenie od południa, ale ono jest jeszcze dosyć rwane, ponieważ Ukraińcy rwą zaopatrzenie i starają się wejść w drogi przemarszu Rosjanom. Więc może być tak, że jeżeli to okrążenie się jednak zacznie domykać, to zostanie przed Ukraińcami taki dylemat wycofania całego południa tam, gdzie sobie lepiej radzą, do centralnej i do północnej części. No ale zobaczymy, bo w tej chwili tam są też takie same problemy zaopatrzeniowe jak na froncie centralnym i na froncie północnym. Jedynym problemem, jaki jest na zaś, i to jest naprawdę poważny problem, to jest koncentracja rosyjskich sił w Brześciu, 15-20 kilometrów od naszej granicy. Tam stoi równowartość 3 do 4 brygad rosyjskich i jeżeli by uderzyły na Łuck, to jest praktycznie przytulone do granicy polskiej, wtedy naprawdę Ukraińcy mają problem, tym bardziej, że Łukaszenka wydał wczoraj rozkaz do pomocy w rosyjskiej operacji pokojowej. Armia Białorusi w tej chwili liczy 48 tysięcy ludzi. Łukaszenka mógłby zostawić do dyspozycji Rosjan około 20 tysięcy, ale z drugiej strony nie wiadomo, w jakim ta armia jest stanie, jak ci ludzie są wyszkoleni i jakby to zagrało na polu bitwy, skoro Rosjanie, no często się zdarza, że dezerterują obecnie. Możemy powiedzieć, że w tej chwili rozpoznaliśmy pierwszą jednostkę białoruską już, która jest na granicy, być może ją przekroczy. To jest 28 Brygada Desantowo-Spadochronowa i to są siły takie elitarne, rzeczywiście białoruskie, ale wiemy z drugiej strony, że tych elitarnych sił za wiele Białorusini nie mają i że raczej nie sądzę, żeby większość wyprowadzili z kraju, żeby Putinowi pomóc. Także jeżeli nawet by się ta białoruska pomoc zarysowała, to myślę, że ona nie byłaby aż tak ważąca na sali, jedynie czynnikiem ludzkim. Reasumując, myślę, ponieważ Ukraińcy też wiedzą o tym zagrożeniu od północy, myślę, że jeżeli Ukraina wytrzyma następne 3 dni, bez załamania frontu, to te 3 dni będą decydowały o całej operacji i już wtedy Rosjanom zostanie tylko walka, jak to się ładnie mówi w naszym języku futbolowym, mecz o honor. Bo już wtedy nie będą mieli... Tak, bo powiem od razu, żadnego z celów strategicznych swojej inwazji do tej pory nie osiągnęli. I nie zanosi się, by zamierzali osiągnąć, a z celami taktycznymi także jest kiepsko. No właśnie, tu jest jeszcze pytanie o morale tych Białorusinów. Widzimy, że Fatalne jest morale Rosjan, więc właściwie no właśnie, co byśmy mogli powiedzieć? Opowiem wesołą historię na sam koniec, żeby rozproszyć ten nastrój, może nie na sam koniec, ale rozproszyć ten nastrój. Wiecie mianowicie, bo dotarło do was, nasz prezydent Duda także tweetował o tym, jak to Cyganie zabrali Rosjanom czołg, ukradli. Otóż tak, to było pod Chersoniem, w białoruskich internetach krąży mniej kanoniczna wersja tej historii, ale ciekawsza. Mianowicie to nie była żadna kradzież, to była transakcja typu machniom i T-72B3 poszedł za kanister z 20 litrami spirytusu. Nawet Romowie tamtejsi mieli z tym problem, bo się trochę bali, na co dowódca wozu Starsina z poboru
oświadczył, a powiemy, że przekładnia się zjebała, bo na tej jebanej wojnie się jebie wszystko. I tak rozumiem, że teraz cytujesz autentyczny język frontowy. Cytuję autentyczny język frontowy i to, co się właśnie po ukraińskim internecie na ten temat mówi. Są nagrania, przynajmniej trzy, gdzie widać, jak po prostu dosyć zdeterminowani Ukraińcy po prostu kradną Rosjanom transportery opancerzone, przy czym jeden jest taki, gdzie pokazują, jak wywozi taki Ukrainiec transporter opancerzony ciągnikiem. Drugi również, gdzie wywozi zestaw przeciwlotniczy OSA. Także można powiedzieć, że pobór sprzętu używanego dla armii Ukrainy jest bardzo na bardzo wysokim poziomie. No, do tego teraz trzeba dodać, że Białorusini mają jakby nie, w kulturze białoruskiej nie ma takiego zapału do wojowania jak w rosyjskiej. Nie. I jest znacznie, i po ostatnich protestach, kiedy pół Białorusi o mało nie wyrzuciło Łukaszenki z kraju, nastroje są mniej pro-łukaszenkowskie i znacznie mniej pro-putinowskie niż były. Więc pytanie, co się w ogóle wydarzy teraz i w Białorusi, bo tam były wielkie protesty antywojenne. Ale chciałem wrócić do tego, od czego zaczęliśmy. Czy ty, jak ty widzisz ten pomysł, ten postulat Ukraińców, żeby NATO ogłosiło Rosjanom, że nie wolno im po prostu latać nad Ukrainą? To znaczy powiem tak, to jest trudne do wykonania z jednego podstawowego powodu. W tej chwili tak naprawdę Ukraińcy sobie dosyć dobrze radzą, mimo tego, że Rosjanie mieli im zgnieść obronę przeciwlotniczą. Do tej pory Rosjanie stracili na ukraińskiej obronie przeciwlotniczej 30 samolotów, to jest bardzo dużo. Więc ja myślę, że tutaj, gdyby miała ta strefa być, to ona musiałaby od razu częściowo częściowo objąć terytorium Białorusi. I wydaje mi się, że możemy się obyć bez tego, bo Rosjanie mogą nawet zrezygnować z lotów. Oni mogą niszczyć z terytorium Białorusi umocnienia czy regiony koncentracji wojsk Iskanderami. To pokazali wczoraj, odpalając z terytorium Białorusi cztery Iskandery M na Żytomierz. I te Iskandery trafiły, co prawda nie tam, gdzie powinny, bo coś Rosjanom nawala koordynacja, ale jednak to odpalono. Ja bym tutaj zrobił inną rzecz. Nasyciłbym maksymalnie Ukrainę bronią przeciwlotniczą. My to robimy, dostarczamy, NATO dostarcza jak najwięcej tego, bo no go zones mają jedną wadę. Tego trzeba cały czas pilnować, czyli strefy bez lotów. Tak, strefy bez lotów mają jedną wadę. Tego trzeba cały czas cholernie pilnować, a Rosjanie tylko czyhają na błąd NATO, żeby mieć tutaj, zaatakowali nas, my musimy tu ruszyć, prawda? A wystarczy załatwić to tak, żeby maksymalnie wzmocnić obronę przeciwlotniczą. I teraz, powiedzmy sobie wprost. Su-27 kosztuje mniej więcej 27 milionów dolarów. Rakieta przeciwlotnicza za sztukę to jest koszt, no taka nasza, powiedzmy 80-100 tysięcy złotych. Tyle co samochód, ale dobry. Ale to nie są porównywalne koszty. Weźmy nawet trafienia rzędu 20%, czyli 1 na 5 trafia. Ile zarabiamy? Dużo. A jeszcze, prawda, koszt wyszkolenia pilota amerykańskiego około miliona dolarów, rosyjskiego porównywalne. No tak. Nawet z merkantylnego punktu widzenia obrona przeciwlotnicza jest bardzo, bardzo efektywna. No trochę to brzmi straszliwie, kiedy przeliczamy życie pilota na pieniądze, ale to jest wojna, niestety to Rosjanie ją zaczęli. Dokładnie. To Rosjanie ją zaczęli, dlatego powiedziałem, że nie należy negocjować z Putinem. Oczywiście, jeśli on się wstrzyma i zacznie ustępować, to trzeba z nim negocjować, ale tak jak z bandytą lub
z terrorystą. Nie wolno nam się przejmować tym, co on myśli. To, że on uważa Ukrainę za swoją, to jest jego potężny, straszny problem, którego może teraz nawet życie kosztować. Bardzo wiele opinii krąży, i to ciekawe nie u nas, ale po azjatyckich internetach, Asian Times Online i tak dalej, gdzie tamtejsi analitycy zastanawiają się nad takim ciekawym pomysłem, taką ciekawą hipotezą, że ktoś wpuścił Putina w tą wojnę. Że po pierwsze u niego, a po drugie bardzo prawdopodobne, że ktoś go do tej wojny popychał, mówiąc, że go poprze i że pomoże. I tu palcem wskazują na Chińczyków. No właśnie, bo to jest bardzo ważne. Chińczycy, którzy bratali się jeszcze przed chwilą z Putinem podczas olimpiady, teraz nagle mówią, że Ukraina jest suwerenna, że wojna jest niedobra. Chińskie banki przestają kredytować zakupy rosyjskich produktów, przestają wspierać Rosjan. I to jest pytanie, dlaczego, ale pytanie tutaj się pojawia, dlaczego Chińczycy mieliby to zrobić? Inna koncepcja jest taka, że Putin został wpuszczony, podsuwano mu informacje nieprawdziwe o możliwym zwycięstwie, że robili to jego rywale na Kremlu, którzy chcą się go pozbyć. Zauważmy, że już na samym początku konfliktu nagle rzecznik Kremla Pieskow mówi, że właściwie że trzeba negocjować. Putin każe mu się zamknąć, potem każe mu różne sprzeczne wersje na temat tej propozycji negocjacji opowiadać, że tej propozycji nie było, potem, że ta propozycja była, ale Ukraińcy ją odrzucili. Różne takie opowieści. Próbuje z tego wybrnąć. Na przykład żony niektórych dygnitarzy, włącznie z samym szefem armii, generałem, ministrem Szojgu, się dają do zrozumienia, że są przeciw tej wojnie. Ukrainę nagle popiera skorumpowany dyktator Azerbejdżanu Ilham Alijew, którego rodzina jeszcze niedawno mieszkała pod Moskwą, być może nadal mieszka. Alijew wielokrotnie w historii udawał, że się dystansuje od Kremla, ale zawsze bardzo dobrze wiedział, co na Kremlu piszczy. Jest jakaś frakcja, która albo jest antywojenna, albo która na przykład popchnęła Putina do wojny po to, żeby on na tej wojnie sobie połamał nogi i żeby ona mogła przejąć władzę, i ona teraz zaczyna się przedstawiać jako antywojenna. To ja ci coś jeszcze dodam do tego ciekawego. Dwa dni temu na mocy układu o współpracy i wzajemnej pomocy oraz na mocy układu o WNP oficjalnie o wspólnocie niepodległych państw. Tak, przez Ławrowa poprosił Kazachstan o pomoc wojskową o 20 tysięcy żołnierzy. Kazachstan odrzucił w ciągu 2 godzin całą rosyjską propozycję. W efekcie prawdopodobnie Rosja się zwróci do Tadżykistanu, prawdopodobnie pójdzie do Kirgizów, ale już się mówi, że jeżeli Kirgizi coś dadzą, to najwyżej 2000 ludzi, Kazachstan już nie dał nic, Tadżykistan nie da nic, bo wykręci się islamistami, czyli tak jakby rosyjska strefa wpływów w Środkowej Azji się zaczynała rozpadać, i to rozpadać się na tym najczulszym wojskowym spoiwie. Król jest nagi, albo car jest nagi, tak. Tylko szkoda, że car musi się pomazać cudzą krwią, żebyśmy zobaczyli, że jest nagi. Dokładnie. Jeżeli chodzi, tutaj będzie, z tej wojny będzie bardzo wiele wniosków dla nas, dla naszej armii. Te wnioski już są. Może w niedalekiej przyszłości, może za kilka dni te pierwsze wnioski na gorąco przedstawię, bo warto by było, żeby wysnuć doświadczenia dla nas istotne, skoro inni walczą. I tutaj trzeba by było sobie wprost niektóre rzeczy powiedzieć. Z niektórych kategorii uzbrojenia powinniśmy już w tej chwili zrezygnować, bo to widać. Uchyl rąbka tajemnicy. Czy chodzi ci o
bo widzimy teraz, co widzimy w Ukrainie, że czołg w obecnych czasach przestał być bronią ofensywną, on się nie sprawdza jako broń ofensywna. Nie, inaczej, coś innego, że to, co mamy, czyli uzbrojenie poradzieckie i wywodzące się z konstrukcji radzieckich uzbrojenie czołgowe przy trafieniu granatnikiem staje się grobem dla załogi. Tego nie było nawet, kiedy tureckie leopardy obrywały w Syrii. Tam ginęli pojedynczy ludzie, zwykle kierowca, albo i nie, reszta wychodziła cało. Czyli tutaj możemy powiedzieć, że to, co mamy, czyli zarówno PT-91, jak i T-72 powinniśmy odstawić, chętnemu sprzedać i nastawić się na konstrukcje zachodnie. No, Abramsy. Tylko że Abramsy to jest inszość, będą za kilka lat i w ogóle rozmowa o Abramsach to jest rozmowa o osobnym problemie, który nas będzie bardzo dużo kosztował. Oczywiście są to najlepsze czołgi świata i najdroższe na świecie w utrzymaniu. To tak, już jest inna sprawa. Więc tutaj natomiast druga rzecz, żeby pasowała do Abramsów. Tak, druga rzecz. My nie mamy granatnika przeciwpancernego, a widać, jaką robotę robią granatniki przeciwpancerne w Ukrainie. Przecież gro strat rosyjskich pancernych to są szwedzkie nlawy, to są PPK, to są granatniki AT-4 na BWP, a my żadnego granatnika nie mamy w tej chwili, bo trudno RPG-7W uznać za jakąkolwiek broń spełniającą warunki współczesnego pola walki. Nie, tego nie ma. Także granatnik przeciwpancerny i granatnik uniwersalny potrzebne od zaraz, już, teraz, w tej chwili. To są bardzo takie wnioski na gorąco. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę, za te informacje. No i w najbliższych tygodniach skontaktujemy się, żebyś nam więcej opowiedział o swoich przemyśleniach. A bardzo ci dziękuję. I do zobaczenia. Dziękuję bardzo i do zobaczenia, do widzenia Państwu. A my za chwilę porozmawiamy z Iwoną Reichardt o ludzkim aspekcie tej wojny. Potem wrócimy znowu do tematu rosyjskich pieniędzy w Polsce. Ale najpierw poproszę naszą dzielną, dzisiaj wyjątkowo dzielną realizatorkę Asiator o króciutką przerwę muzyczną i mam nadzieję, że tym razem po muzyce nie spotkają nas żadne dziwne chochliki techniczno-dźwiękowe.
Dziękujemy. Tomasz Piątek, Reset Obywatelski, Dochodzenie Prawdy. Dostałem właśnie wiadomość, bardzo mnie ucieszyła, od Marcina Celińskiego. W drugiej części tej części, czyli w drugiej części, bo jesteśmy w drugiej części programu, więc w drugiej części tej drugiej części, w której jesteśmy, powiem, o co chodzi, ale teraz łączymy się z Iwoną Reichardt, aby porozmawiać o tym, co wojna znaczy dla ludzi, którzy ją przeżywają. Iwona Reichardt z magazynu New Eastern Europe już jest z nami. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dziękuję, że jesteś. Byłaś w Ukrainie tuż przed tą inwazją i byłaś potem na granicy. Kontaktujesz się z ludźmi, którzy przeżyli i którzy przeżywają tę wojnę. Chciałbym, żebyś nam powiedziała, co to znaczy, bo my widzimy jakieś obrazki, słyszymy odgłosy wybuchów. Dyskutowaliśmy przed chwilą właśnie, czy jak sobie radzić z pociskami, tak dyskutowaliśmy na odległość, te pociski w nas nie uderzają. Chciałem, żebyś powiedziała, co to znaczy dla tych ludzi, którzy niestety, w których niestety uderzają te pociski. Dobry wieczór Państwu. To temat ogromny. Ja bym może zadała pytanie, jedno pytanie jest, jak sobie radzić z pociskami, a drugie pytanie, jak sobie radzić z emocjami, bo to jest właśnie, jedna rzecz to jest przetrwanie fizyczne, a drugie to jest przejście tego, czego oni doświadczają. Ja jestem w stałym kontakcie takim, właściwie co godzinę się sprawdzamy z bliską koleżanką, młodą dziewczyną z Kijowa oraz ze starszym dziennikarzem z Portugalii, który tam utknął. I może opowiem o tych dwóch przykładach. Więc ta dziewczyna to jest 25-letnia dziewczyna, tak jak powiedziałam, tłumaczka, która dopiero tak naprawdę rozpoczyna życie jako dorosły człowiek, prawda? I znalazła się w sytuacji, w której się znalazła, mieszka teraz u swojej koleżanki, ponieważ jej mieszkanie jest zbyt niebezpieczne. Ona mieszkała na wyższym piętrze, jej przyjaciółka mieszka na pierwszym piętrze, które jest postrzegane jako, wiadomo, bezpieczniejsze miejsce i jest niedaleko schron. Więc to była ta, w pierwszej chwili ta szybka przeprowadzka, prawda, organizacja tego i taki tryb bardzo, bardzo zadaniowy. Potem pojawił się moment takiej wielkiej mobilizacji, ona mi napisała, wiesz, ja nie wiem, czy ty wiesz, ale ja kiedyś się uczyłam strzelać, ja chyba dołączę do obrony terytorialnej. Jak to przeczytałam, to stwierdziłam, mój Boże, dziewczyna, nie wiem, może nawet 50 kilo nie waży, no nie potrafię sobie jej wyobrazić z jakąś bronią w ręku, nawet szybko przeszkolonej. Potem już o tej obronie terytorialnej przestała pisać, ale faktycznie z kolei zaczęła opowiadać mi, że kupuje tam nawozy do robienia i alkohol do robienia, koktajli mołotowa, że tam mają małą produkcję w schronie. I tutaj te emocje były takie jakby bojownicze, zwarte do działań. Natomiast poza tym to też nasza korespondencja ma taki charakter informacyjny i to jest chyba niesamowite w tej wojnie, że dzięki smartfonom, dzięki takiej komunikacji, dzięki tym komunikatorom, ja z nią komunikuję się tak, jak się komunikuję ze swoją córką, która chodzi tutaj do szkoły, prawda, a ja do pracy. I na przykład do córki wysyłam SMS-a, czy tam wiadomość na Messengerze, czy już przyszła do domu, czy już zjadła. Tak samo ja teraz się komunikuję z Alisą, tak? Czy jaka była noc, ona mi pisze, że no teraz idzie pospać 3 godziny, bo za chwilę znowu ich będą bombardować, to ona musi chwilę odpocząć. To w tej wojnie jest niesamowicie przerażające. Natomiast pierwsze przerażenie od niej przyszło dzisiaj, dopiero pierwsze takie prawdziwe, kiedy przysłała mi zdjęcia pustych półek w Kijowie i napisała mi, jestem w głębokim szoku. Także ja myślę, że ona do tej pory działała w takim trochę innym trybie, w trybie przetrwania, w trybie zadaniowym,
ale też faktycznie w innym wymiarze i zupełnie innej racjonalności, ponieważ w pewnym momencie zaczęłam dostawać od niej zamówienia na różne produkty, tak, takie ochrony osobistej, ale to takie paramilitarne, tak, jakieś rękawiczki, jakieś kamizelki. Ja myślałam, że ona to traktuje, że ja jestem dziennikarką i to przekażę dalej, ale w pewnym momencie, jak już zaczęłam jej zadawać pytania, czy już zorganizowałam ten transport, a w pewnym momencie zadzwoniła do mnie i mówi tak, czekaj, to ta dystrybucja to ty, tak? Ja mówię, nie, Alisa, ja nie jestem od dystrybucji, i musiałam jej to bardzo wolno i dokładnie wytłumaczyć, bo ona działa w takim właśnie, jej stan mentalny jest taki, że chwyta, no po prostu tonący się chwyta brzytwy, tak? I ona jest w Polsce, my potrzebujemy kamizelek kuloodpornych, to ja do niej szybko dzwonię i Iwona powiedziała tak, ja też w skrócie oczywiście myślowym, to znaczy, że ona już pomaga i to ona zakodowała, prawda? A więc ona w końcu się mnie zapytała, to co ty możesz? Ja mówię, ja mogę przekazywać informacje. I wtedy ona powiedziała, aha, czyli jak ja te filmiki będę robić? Ja mówię, tak, jak te filmiki będziesz robić, to ja to mogę przekazywać. Natomiast no, nie mogę ci wysłać tych kamizelek kuloodpornych w tym momencie, bo nawet nie mam dojazdu do Kijowa, transportu do Kijowa. Więc to jest ich trochę inny, oni są w innym świecie, w innym trybie. I jeśli, bo ja domyślam się, że i Państwo też macie przyjaciół, znajomych w tych, czy w Kijowie, czy w innych miastach Ukrainy. Komunikacja z nimi musi być prosta, bardzo konkretna, bo jest inna zupełnie absorpcja informacji, rzeczywistości, zupełnie inna wrażliwość, więc lepiej nie zadawać za dużo pytań, lepiej się zapytać, już na pewno się nie pytać, czy się boisz, tylko jaka jest sytuacja, tak, albo no to napisz mi teraz, co u ciebie. Więc takie bardzo proste komunikaty, ona wtedy oczywiście odpowiada, oczywiście często nie od razu, ale czasami mi się nagrywa, bo jest jej szybciej, także to są te emocje. O strachu, tak jak mówię, jeszcze nie słyszałam aż do dzisiaj, dzisiaj słyszałam o przerażeniu, że nie ma jedzenia. W zupełnie innej sytuacji jest mój kolega dziennikarz, to jest 66-letni Portugalczyk, który spędził całą wojnę bałkańską na Bałkanach, już planował pójść na emeryturę, tak się zdarzyło, że go wysłali z powrotem teraz do Kijowa. Nie spodziewał się, że zastanie go wojna, myślał, że jest przed wojną, że jakoś wyjedzie, nie wyjechał. I on siedzi faktycznie w miejscu mu zupełnie nieznanym, w jakimś hotelu, był wcześniej w innym, jest przerzucany do jakichś dziwnych miejsc. Z nim komunikacja też jest, tak jak mówię, krótka, prosta, tu nie ma czasu na wywody, ale od niego słyszę wyczuwam obawy, wyczuwam lęk, nie jest on wyrażany wprost, natomiast beznadziejność sytuacji i brak jakby działanie z godziny na godzinę i brak w ogóle perspektywy czasowej nawet na zasadzie co będzie jutro i niezwykle wysoki poziom stresu, niezwykle, to jest człowiek bardzo spokojny, ale wykończenie fizyczne i psychiczne, on mi pisał, że jedzenie im się kończy już parę dni temu i ta niemożność wyjazdu z Kijowa jest dla niego wykańczająca. Ja zadzwoniłem dzisiaj do znajomej dziennikarki. Wiesz co, poproszę cię może, żebyś się troszkę odsunęła albo przechyliła ekran, tak, bo obcinało ci dolną część twarzy chwilami. A teraz jest lepiej? Teraz jest lepiej, tak, tak. Nie, ale dzisiaj mamy taką transmisję, że właściwie mamy bez przerwy jakieś kłopoty techniczne, więc nie przerywałem ci, bo to jest bardzo poruszające, co mówisz. Ja zadzwoniłem do znajomej dziennikarki dzisiaj i ona mi odpowiedziała szeptem. Powiedziała, że ona w tej chwili już nie jest dziennikarką, że robi coś innego, nie może mi powiedzieć co i że nie może rozmawiać przez telefon, bo to niebezpieczne. I się rozłączyła. Pewnie też poszła do obrony terytorialnej albo do czegoś takiego. Zapewne, wiesz, wielu z naszych przyjaciół robi teraz rzeczy, o których nigdy się nie dowiemy, co robili, tak? Nie mają wyjścia, bym tak powiedziała.
Nie jesteśmy pewnie oboje miłośnikami obrony terytorialnej, tak? Ale w kontekście ukraińskim jest to zupełnie coś innego niż tutaj mamy w Polsce, prawda? Nie, dobra, profesjonalna albo dobrze zmotywowana obrona terytorialna to jest dobry pomysł. Estończycy na przykład stworzyli sobie świetną taką służbę. Natomiast w Polsce robił to Antoni Macierewicz, który z udziałem takich ludzi jak pułkownik Krzysztof Gaj, który publicznie chwali Putina za napaść na Ukrainę i werbował zwolenników Putina z partii Zmiana, a Ministerstwo Obrony Macierewicza werbowało takich ludzi do obrony terytorialnej. Werbowano przede wszystkim prawicowców, robiono z tego jakąś polityczną bojówkę, czy próbowano z tego zrobić polityczną bojówkę. Może to się później poprawiło, kiedy Macierewicz odszedł z MON, ale ale to było coś bardzo dziwnego, co robił Macierewicz i coś bardzo niepokojącego. Pamiętam, że on ogłosił nabór też 70 chyba kapelanów chciał tam zatrudnić. Ja wysłałem do MON-u zapytanie, czy to będą duchowni różnych wyznań. I nie dostałem odpowiedzi. Dostałem taką, odpowiedziano mi, że nie dostanę odpowiedzi. Czyli to miałaby być bojówka polityczno-religijna. No, w Ukrainie sytuacja jest w tej chwili zupełnie inna. To są po prostu ludzie, którzy nie biją się między sobą, ani nie myślą, jak się bić między sobą, tylko bronią swojego kraju przed strasznym, bardzo przed niebezpiecznym i bezwzględnym najeźdźcą. Ja cię chciałem spytać, czy masz kontakt może z rozdzielonymi rodzinami, z ludźmi, bo wiemy, że są takie sytuacje, że żona z dziećmi ucieka do Polski, a mąż zostaje w Ukrainie i walczy. Mieliśmy inne kontakty. Miałam raczej kontakty z osobami, które wojna zastała, jedna połówka, nazwijmy to, bo nie zawsze to było małżeństwo. Było w jednym państwie, a drugie było w Ukrainie. I to też były dramaty, bo tutaj nawet towarzyszyliśmy, czy to jedna połówka tu przyjedzie i dołączy. To akurat osoba była w Estonii i ona właśnie chciała przyjechać do Polski, ewentualnie jej druga połowa miała się z nią połączyć w Polsce. Skończyło się tak, że ta dziewczyna pojechała do domu, do Ukrainy. Takich, żeby mąż został, a kobieta wróciła do Polski, to osobiście przyjechała do Polski, to osobiście jeszcze nie mam. Natomiast mamy niestety, to są bardzo ciężkie dla mnie do przeżycia jakby przypadki, mamy osoby, które się do nas zgłaszają, że chcą przyjechać do Polski, bo na przykład jest samotna matka z 11-letnią córką w Charkowie i ona nas błaga, żebyśmy ją przyjęli w Polsce. No my ją w Polsce oczywiście przyjmiemy, tylko że nie potrafimy jej pomóc wyjechać z Charkowa. I w momencie, kiedy ja organizowałam, dzisiaj było bombardowanie Charkowa, tak? Ostrzał Charkowa, ten taki największy. Okej, czyli to była wczoraj ta rozmowa. Kiedy myśmy się z nią wczoraj, bo mnie się już trochę też zatraca czas, to muszę powiedzieć. Kiedy myśmy organizowały tą kwestię, komunikowałam się z koleżanką, która między innymi ma brata w Charkowie, jaka tam jest sytuacja, to dowiedziałam się, że przekazać musimy tej dziewczynie, że ona musi poczekać, bo nie ma wyjazdu w tym momencie. Jak ona nie ma samochodu i bocznymi drogami się jakoś nie przebije, to ona nie wyjedzie z Charkowa. No i teraz przekazanie takiej osobie, proszę poczekaj trochę, To jest coś koszmarnego. No bo co to znaczy poczekaj? Kiedy spadają bomby i wszystko się wokół albo wali, albo pali i twój dom może się stać twoim grobem, bo na przykład zawalić się na głowę i zmiażdżyć się. No wiesz, bo właśnie to jest to, że my sobie chyba nie uświadamiamy, bo nasze obrazki medialne są takie, że tłumy przychodzą do Polski, jeszcze większe stoją na tej granicy. Ale jeśli ktoś tylko zna ten przekaz z mediów, może mieć takie wyobrażenie, że te tłumy walą na granicę, tak? Przepraszam za słowo, ale tak w dużych ilościach jadą i tam tylko czekają i ten problem jest graniczny.
I ja myślę, że już ktoś, kto się dobije do tej granicy, nawet w tej 40-kilometrowej kolejce stoi, o której słyszymy, to jest już szczęśliwcem. I dlatego może być może oni tak spokojnie tam stoją, tak? I podobno nie ma tam takiej jakiejś, znaczy frustracja na pewno jest, ale nie ma tam już takiego zenitu paniki, że tak powiem, właśnie takiej bardzo dużej frustracji, bo oni już są szczęśliwi, że oni już są tak blisko. A najtrudniej jest po prostu opuścić czy to Kijów, czy właśnie Charków, czy każde inne miasto, które jest w tym momencie kontrolowane. Pedro, o którym mówiłam, no już podjęliśmy 3 próby, ja to odbieram niezwykle osobiście i jako moją własną porażkę, bo ja już go 3 razy organizowałam mu transport z granicy polskiej do Krakowa, tak? Bo on jest ekipą telewizji portugalskich, jest 7 osób plus sprzęt, utknęli, ambasada miała ich wywieźć, to się nie udało. Potem próbowali dojechać do Lwowa, to się raz już nie udało. Drugi raz znowu mieli przez Mołdawię wyjeżdżać. Porażka, tam miała ich odbierać armia portugalska gdzieś na granicy. Dzisiaj rano dostałam telefon od Pedro, że jadą do Lwowa, że idą na dworzec w Kijowie i jadą do Lwowa. Już tu zorganizowałam nawet ekipę TVN-u chętną odebrać, no bo ja nie mogę ich sama odebrać, 7 osób plus sprzęt, tak, z tej granicy. Wiedziałam, że to kilka dni potrwa, zanim tak dzisiaj sobie obliczyłam, że Pedro tu przyjedzie w czwartek najwcześniej, więc do czwartku spokojnie to ogarniemy, ale, no ale Pedro potem zadzwonił, jak już mu powiedziałam, że ekipa będzie na niego czekała i go wezmą, to powiedział, że się nie dostali do pociągu i jutro znowu podejmują trud Mołdawii. No właśnie, bo to nie jest tak, że można sobie po prostu kupić bilet i pojechać. Tam się o miejsce w pociągu walczy. To są sceny dantejskie, tak. Tak. Chciałem cię na koniec spytać, czy widziałaś może dzisiejsze wydanie tygodnika Sieci? Widziałam. Ten wywiad 11-stronicowy z ambasadorem Rosji tutaj pod portretem Putina. Chciałem cię na koniec poprosić o komentarz. No to ja bardziej jestem ciekawa twojego komentarza, jeśli mam być szczera, ale no ja nie mam słów, ja uważam, że to już graniczy ze zdradą. To ja nie mam złudzeń, że to jest zdrada, że ona trwa od dłuższego czasu. Ale ja też byłem zaszokowany tym, że ta zdrada tak bezczelnie się i jawnie objawia. To już jest styl naprawdę putinowski. I portret Putina, i styl putinowski. Bardzo ci dziękuję za tę rozmowę. Ja również. A jeszcze, jeśli mogę dodać jedno zdanie. Ja uważam, że tego ambasadora już dawno w tym kraju powinno nie być. W innych krajach już tych ambasadorów nie ma. Otóż to. Bardzo, bardzo ci dziękuję za rozmowę i za te ostatnie słowa. Rozmawialiśmy z Iwoną Reichardt z magazynu New Eastern Europe i pewnie nie jest to nasza ostatnia rozmowa, będziemy się jeszcze spotykać. A my wracamy teraz do tematu rosyjskich pieniędzy w Polsce i tego, jak możemy stosować nasze osobiste sankcje obywatelskie, bo mówiliśmy o stacjach benzynowych AMIG, mówiliśmy o tym, że te stacje są związane z Łukoilem. Wcześniej to był po prostu Łukoil Polska, teraz to jest AMIG Polska, ale nadal pracują tam ludzie Łukoila. No i okazuje się, że Gdańsk zerwał współpracę ze stacjami benzynowymi AMIG. To jest dobra wiadomość, ale to jeszcze nie jest ta specjalna dobra wiadomość, którą zapowiedziałem wcześniej. Kiedy zacząłem mówić o sankcjach obywatelskich, mówić i pisać o sankcjach obywatelskich, o tym, że powinniśmy je stosować, to pojawiło się wiele głosów mówiących, że no dobrze, możemy tam nie kupować paliwa na stacjach AMIG, ale paliwo na innych stacjach też pochodzi z Rosji. A co powiedzieć o węglu? które to wagony z węglem z Rosji ciągle do Polski przyjeżdżają. No i zacząłem się zajmować tym, postanowiłem się przyjrzeć temu węglowi, postanowiłem się przyjrzeć firmom, które sprowadzają węgiel do Polski. No ja oczywiście to nie, tym węglem od pewnego czasu się już zajmuję, nie tak intensywnie jak na przykład Karolina Baca-Pogorzelska, która napisała
na ten temat serię opublikowała znakomitych artykułów. Ale pomyślałem sobie, że zobaczę, co jeszcze robią te firmy, które sprowadzają rosyjski węgiel do Polski, z kim są związane, z czym są związane. No i przeżyłem małą niespodziankę. Poproszę o skan numer 10. Poproszę o skan numer 10. Jeśli nasza dzielna realizatorka Asia Tornasz słyszy, tak. To jest skan ze strony, to są dwa fragmenty strony internetowej firmy InsPoland, która się po prawej się przedstawia jako oficjalny przedstawiciel kopalni Razyries Inskoi, a po lewej czytamy, że kopalnia Razyries Inskoi znajduje się w południowej części Syberii Zachodniej w Kuzbasie. I czytamy też, że firma InsPoland mieści się w Polsce przy ulicy Legionowej 9, łamane przez 2 w Warszawie. No to postanowiłem sprawdzić, co tam się jeszcze mieści. Okazało się, że pod tym adresem jest też bardzo dużo spółek ukraińskich zarejestrowanych, bo tam jest zarejestrowana, proszę Państwa, poproszę o skan numer 11, skan numer 11 z serwisu rejestr.io, to jest skan ze strony serwisu rejestr.io opartej na Krajowym Rejestrze Sądowym. Tam, pod tym samym adresem, gdzie spółka InsPoland sprowadza węgiel z Syberii, tam pod tym samym adresem zarejestrowana jest Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza. I bardzo się zdziwiłem, jak to jest, że tam jest Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza. To jest zapewne też powód, dla którego tam się rejestrują ukraińskie spółki, zapewne w dobrej wierze. Skoro jest tam Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza, no to tam się rejestrują pewnie w nadziei na jakąś pomoc ze strony tej Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. No ale jak to jest, że Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza jest zarejestrowana w tym samym domu i lokalu, co firma sprowadzająca węgiel z Syberii, firma będąca oficjalnym reprezentantem syberyjskiej kopalni węgla, rosyjskiej kopalni rosyjskiego węgla. No i kiedy przyjrzymy się temu skanowi, to zobaczymy, że prezesem tej Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej jest Jacek Piechota. I to być może zbliży nas do rozwiązania zagadki. Poproszę o kolejny skan. To jest właśnie, to będzie to, co zaraz zobaczymy, to będzie zdjęcie Jacka Piechoty. Być może niektórzy z Państwa sobie przypomną jego twarz. Poproszę o skan numer 12. Skan numer 12 ze zdjęciem Jacka Piechoty, abyśmy mogli mu się przyjrzeć. Tak właśnie wygląda Jacek Piechota. Jacek Piechota był ministrem gospodarki w rządzie Leszka Millera. Wcześniej był politykiem postkomunistycznym, jeszcze wcześniej komunistycznym. Był posłem na Sejm komunistycznej PRL. Był działaczem komunistycznej partii rządzącej PZPR. Został też zarejestrowany jako tajny współpracownik komunistycznej służby bezpieczeństwa pod pseudonimem Robert. Lustrował się w wolnej Polsce, sprawa, a właściwie lustrowały go sądy. Lustracja trwała bardzo długo, bo sądy pierwszej instancji uznawały, że Piechota nie współpracował, potem sądy apelacyjne nie uznawały tych wyroków i odsyłały sprawę do ponownego rozpatrzenia. W 2020 roku po wielu, wielu rozprawach uznano, że Piechota, mimo tego, że był zarejestrowany jako konfident Służby Bezpieczeństwa, nie współpracował. On sam to tłumaczył tak, że Służba Bezpieczeństwa go nie zwerbowała, ale zarejestrowała go, bo chciała w ten sposób powstrzymać służby wojskowe PRL przed werbowaniem Piechoty. On to tłumaczył tak, że służby, że komunistyczna służba bezpieczeństwa, czyli cywilny wywiad, kontrwywiad i policja polityczna oraz służby wojskowe PRL konkurowały o Jacka Piechotę. Każda z nich strasznie pragnęła go zwerbować i dlatego SB go zarejestrowała, zanim go jeszcze zwerbowała, po to, żeby móc powiedzieć służbom wojskowym: słuchajcie, nie werbujcie Piechoty, on jest nasz.
No nie wiem, czy w to wierzyć, ale jeśli w to wierzyć, to by z tego wynikało, że pan Piechota był człowiekiem o naprawdę niezwykłych uzdolnieniach wywiadowczych, że aż dwie służby PRL tak o niego konkurowały, tak o niego rywalizowały. Dlaczego powiedziałem, że obecność Jacka Piechoty jako prezesa Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej może tłumaczyć to, że pod tym samym adresem, pod adresem Izby działa rosyjska firma, zarejestrowała się firma z Rosji, czy też polskie przedstawicielstwo rosyjskiej firmy, rosyjskiej kopalni. Dlatego, że Jacek Piechota przez lata intensywnie lansował, forsował i promował współpracę z putinowską Rosją. Także wtedy, gdy już było wiadomo, że putinowska Rosja to agresywna dyktatura, która napada na sąsiadów, gdy było wiadomo, że putinowski reżim zabija swoich przeciwników i dziennikarzy. Poproszę o skan numer 13. Skan numer 13 to jest skan z portalu www.świnoujście.pl. To jest wywiad, którego udzielił temu świnoujskiemu portalowi, świnoujskim dziennikarzom. On był też dostępny w takim multiportalu Nasze Miasto, ten wywiad. To jest wywiad z 2013 roku. I wywiad wiąże się z tym, że Stowarzyszenie Piechoty Baltic Business Forum, które organizowało serię konferencji biznesowo-politycznych w Niemczech i w Polsce, w 2013 roku, czyli na rok przed pierwszą napaścią Kremla na Ukrainę, ogłosiło z dumą, że gościem honorowym Baltic Business Forum będzie Federacja Rosyjska. I Piechota bronił tej decyzji, mówiąc, że Federacja Rosyjska to ma wielki potencjał, że w Rosji zachodzi normalizacja, to był 2013 rok, w następnym roku Putin napadł na Ukrainę. Wiadomo już było, że Putin morduje ludzi, wiadomo było, że morduje dziennikarzy swoich przeciwników politycznych, wcześniej też napadł na Gruzję. I powiedział tak, w Polsce mamy do czynienia z niesamowitą ideologizacją podejścia do rosyjskiego kapitału. W każdej potencjalnej inwestycji rodem z Moskwy czy Petersburga dopatrujemy się spisków i podstępów. Minister Skarbu Państwa z dumą mówił, że nie przeprowadził żadnej prywatyzacji przy udziale rosyjskich inwestorów. Takie podejście powoduje, że potężne strumienie kapitału omijają naszą gospodarkę. Potężne strumienie rubli. Czy chcemy, żeby potężne strumienie rubli wpływały do naszej gospodarki? Ja nie chcę. No ale pan Piechota chce i to być może tłumaczy, dlaczego robi takie dziwne rzeczy. Rejestruje, tworzy polsko-ukraińską izbę gospodarczą, a potem w tym samym miejscu pozwala, żeby zarejestrowała się spółka importująca węgiel z Rosji, spółka, która pomaga Polskę uzależniać od rosyjskiego węgla. Dodajmy, że Stowarzyszenie Baltic Business Forum przemianowało się na Międzynarodowe Stowarzyszenie Europa Północ-Wschód. Poproszę o kolejny skan, skan numer 14. To jest skan z serwisu rejestr.io. I kiedy sobie Państwo później powiększą ten kadr, ten skan, to zobaczą, że to stowarzyszenie, które promowało rosyjską gospodarkę, promowało współpracę z Rosją, współpracę Polski z Rosją, to stowarzyszenie też jest zarejestrowane na Legionowej 9/2 w Warszawie, czyli tam, gdzie Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza pana Piechoty. No i tu wypada spytać, czy Ukraińcy, którzy tam rejestrują swoje spółki, którzy zwracają się o pomoc do Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, wiedzą, jakiego mają protektora, rzekomego protektora. Wiedzą, kim jest pan Piechota i co on robił wcześniej. Wróćmy jeszcze na chwilę do spółki Inspoland, która sprowadza pod tym samym adresem, przy tej samej ulicy, w tej samej willi, w tym samym lokalu, sprowadza rosyjski węgiel do Polski. Poproszę o skan numer 15. To jest znowu skan serwisu rejestr.io. Czytamy w nim, że właścicielką spółki Inspoland jest pani Irina Nidens, obywatelka rosyjska, jak pokazują te małe biało-niebiesko-czerwone flagi. Kim jest pani Irina Nidens?
Poproszę o kolejny skan, numer 16. To właściwie nie będzie skan, tylko taki kolaż kilku skanów. Później oczywiście będzie można sobie tutaj kadr zatrzymać i też powiększyć, na ile oczywiście pozwalają na to państwa urządzenia. Czytamy tutaj, po lewej mamy informację agencji Interfax, w której czytamy, że pani Irina Nidens w 2018 roku stała się współwłaścicielką banku z Kuzbasu, czyli z zachodnio-syberyjskiego zagłębia węglowego. Tam właśnie, gdzie jest ta kopalnia, której węgiel pani Nidens sprowadza do Polski. Więc ona, jak się okazuje, tam nie tylko współpracuje z kopalnią, reprezentuje kopalnię syberyjską, ale ona też posiada, a w każdym razie w 2018 roku posiadła, weszła w posiadanie 8% akcji Kuzbas Himbanka. I tak się składa, że niedługo potem prezesem tego banku, Kuzbas Himbank, został niejaki Konstantin Anatoliewicz Panfiłow. Widzimy po prawej stronie informacje na jego temat, a po prawej stronie na dole mamy skan z profilu facebookowego pani Iriny Nidens, gdzie widzimy, że ona jest znajomą pana Panfiłowa. Pan Panfiłow interesuje nas dlatego, że w prawym górnym rogu w tym skanie mamy informację o tym, że zanim on poszedł kierować Kuzbas Himbankiem, kierował firmą Meczel, kombinatem górniczo-metalurgicznym Meczel. Dlaczego to jest istotne? Dlatego, że kombinat Meczel był sceną dosyć, był miejscem, w którym rozegrała się dosyć niezwykła historia. Otóż w 2008 roku Władimir Putin, dyktator Rosji, zaatakował ten kombinat górniczo-metalurgiczny Meczel, zarzucając mu, że prowadzi złą politykę cenową, i zaczął wysyłać tam swoich ludzi, żeby ten kombinat naprawili. Chociaż kombinat należał do oligarchy z Juzina, który jednak poddał się tej interwencji ze strony Putina, przeszedł nawet udar czy też zawał, i przez najbliższe 2 lata ludzie Putina panoszyli się w tym kombinacie, naprawiając go, i trwało to przez 2 lata, aż w maju 2010 roku wspomniany wcześniej pan Panfiłow, znajomy pani Nidens, która w willi na Legionowej związanej z panem Piechotą sprowadza węgiel syberyjski do Polski. Otóż ten pan Panfiłow w maju 2010 roku został szefem Meczel. I co się wtedy stało? Wystarczyły 2 miesiące. 2 miesiące później, w lipcu, Putin ogłosił, że jest wreszcie zadowolony z kombinatu Meczel i że kombinat Meczel się poprawił i że działa tak, jak trzeba. Przyjechał pan Panfiłow i nagle, jak ręką odjął, Putin zadowolony. Putin zrobił taką rewolucję firmową w kombinacie Meczel, a jej pozytywnym bohaterem był pan Panfiłow, współpracownik i znajomy pani Iriny Nidens, która w Warszawie przy ulicy Legionowej sprowadza węgiel syberyjski do Polski, działając przynajmniej oficjalnie pod tym samym adresem, co prorosyjski pan Piechota i jego osobliwa polsko-ukraińska izba gospodarcza, którą tam założył. Bardzo to jest niezwykłe. No dobrze, można powiedzieć, ale co z tego wszystkiego wynika dla nas? Co my możemy zrobić? No możemy omijać stację AMIK, bo można się domyślać, że Rosja ma z nich trochę większe korzyści niż z innych stacji benzynowych w Polsce. No, na węgiel jesteśmy w dużej mierze skazani, no bo nawet jak sami nie palimy węglem, no to prąd, którego używamy w dużej mierze, pochodzi z węgla. Niestety tak się stało, że PiS zablokował w Polsce transformację energetyczną i nie odciął nas od tej zatrutej rosyjskiej pępowiny. Musimy oczywiście walczyć o to, żeby jak najbardziej zmniejszyć zużycie paliw kopalnych w Polsce, tych, które trują naszą planetę i które uzależniają nas od Rosji. To możemy zrobić.
Musimy walczyć o transformację energetyczną w Polsce. To kwestia nie tylko ekologii, nie tylko ratowania planety, ale także ratowania naszego kraju przed Rosjanami. No ale są też jeszcze inne produkty od kupowania, których możemy się powstrzymywać i możemy w ten sposób stosować nasze sankcje obywatelskie, nie kupując tych produktów, bo są związane z Rosją. Możemy też wzywać innych, żeby tych produktów związanych z Rosją nie kupowali. Możemy apelować do firm, żeby ich nie sprzedawały. Jednym z takich produktów są kosmetyki. I to całkiem popularne w Polsce, dostępne w sieciach takich jak Rossmann, Hebe i Contigo, czyli to są sieci drogerii, które są we wszystkich większych polskich miastach. Poproszę teraz o skan numer 17. Po lewej widzimy tutaj szampon i odżywkę firmy Natura Siberica, firmy rosyjskiej, syberyjskiej, a po prawej widzimy fragment skanu ze strony internetowej Natura Siberica, z polskiej wersji tej strony internetowej. Czytamy, że farmy organiczne Natura Siberica są zlokalizowane w najbardziej odludnych i czystych miejscach Syberii, gdzie na dziesiątkach hektarów w naturalnych warunkach rosną najlepsze i najbogatsze w substancje odżywcze zioła, kwiaty oraz owoce. To one zasilają unikatowe receptury marki i dbają o twoją skórę każdego dnia. Nie wiem, co to znaczy zasilać unikatowe receptury marki, no ale wiem, że Syberia to jest miejsce szczególne, ono nam się źle kojarzy. W tej chwili najgorsze łagry w Imperium Putina, najgorsze obozy koncentracyjne mieszczą się podobno w Mordwie, czyli w europejskiej części Rosji. No ale Syberia też jest słynna jako miejsce obozów koncentracyjnych i niestety obozy koncentracyjne, obozy pracy przymusowej, gdzie ludzie są nie tylko zmuszani do tej pracy, ale się też nad nimi putinowscy funkcjonariusze pastwią, znęcają, katują, piorą im mózgi na różne sposoby. No niestety takie obozy w Rosji ciągle są i siedzą w nich setki tysięcy ludzi, jeśli nie miliony. Dlatego kiedy czytam, że te farmy organiczne Natura Siberica są zlokalizowane w najbardziej odludnych miejscach Syberii, to robi mi się zimno. I firma Natura Siberica, marka Natura Siberica, ci co te właściciele tej strony internetowej, prawdopodobnie wiedzą, jak to brzmi, dlatego w innym miejscu na tej samej stronie napisali, że kosmetyki zbiera miejscowa ludność. Być może po to, żebyśmy właśnie się nie martwili, że zbierają jakaś ludność, która nie jest tam miejscowa, tylko została tam przymusowo wywieziona. I proszę Państwa, teraz czas na tę dobrą wiadomość, którą zapowiadałem. Opublikowaliśmy na stronie Resetu Obywatelskiego artykuł o tych kosmetykach rosyjskich w Polsce, o kosmetykach marek Natura Siberica, EO Laboratory, bo to też są kosmetyki pochodzące z Rosji. I napisała do nas firma Contigo, sieć drogerii Contigo, napisała do Resetu Obywatelskiego, informując, że wycofuje rosyjskie kosmetyki ze sklepów. Serdecznie gratulujemy dobrej decyzji firmie Contigo. Nie tej decyzji, że w ogóle wzięła te kosmetyki na półki, no bo już od dłuższego czasu wiadomo, że Rosja to jest kraj zbrodniczy i pieniądze, które zarabiają rosyjskie firmy, zasilają rosyjski reżim. Rosyjskie firmy często muszą mu płacić nie tylko podatki, ale także zbójecki haracz różnym przedstawicielom tego reżimu. To nie była dobra decyzja, że wzięliście te kosmetyki na półki, ale to jest bardzo dobra decyzja, że usuwacie rosyjskie kosmetyki z półek. Gratulacje dla firmy Contigo i to też pokazuje, że presja ma sens, że to, co robimy w Resecie Obywatelskim ma sens i że to, że jesteście z nami też ma sens. Zmieniamy trochę Polskę na lepsze, być może
to mała rzecz, takie kosmetyki, ale zawsze coś. I będziemy walczyć o więcej. Pisaliśmy o firmie Amik, będziemy się zajmować też innymi rosyjskimi firmami w Polsce. Skoro mowa o rosyjskich pieniądzach, to trzeba wspomnieć o takich pieniądzach bardzo szczególnych, jakimi są kryptowaluty. Przypomnę, że Putin straszył niedawno cały świat, kiedy powiedział coś takiego, że świat nie powinien wypychać Rosji ze światowej gospodarki, bo dopóki Rosja jest w światowej gospodarce, to nie chce światowej gospodarce szkodzić. A jak się Rosję wypchnie ze światowej gospodarki, to ona zacznie tej gospodarce od zewnątrz szkodzić. No i tak się składa, że kremlowski oligarcha Konstantin Małofiejew, który finansował pierwszą napaść na Ukrainę, równocześnie wykupywał giełdy kryptowalut, czyli elektronicznego zastępniku pieniędzy używanego z tego względu, że można, lubianego przez wielu właśnie oligarchów i innych przedsiębiorców mających wiele do ukrycia, ponieważ za pomocą kryptowalut można dokonywać różnych operacji, które są trudniejsze do zarejestrowania i prześwietlenia. No i można odczuć pewne przerażenie na myśl o tym, że kremlowski oligarcha związany z Putinem i jego agresywnymi działaniami kontroluje wielką ilość przepływu kryptowalut. No i tak się niezwykle składa, że król kryptowalutowej giełdy VEX, Białorusin Dmitrij Wasiliew, związany z Konstantinem Małofiejewem, został zatrzymany w Polsce po tym, jak najprawdopodobniej uciekł z Włoch, gdzie go ścigano. I Dmitrij Wasiliew został zatrzymany w Polsce. Poproszę o skan numer, to będzie już chyba tym razem numer 18. Poproszę o skan numer 18. Już go widzimy. To jest fragment artykułu z Gazety Wyborczej, gdzie jest mowa o tym, że ten rosyjski król kryptowalut, założyciel, twórca, współtwórca giełdy VEX, giełdy kryptowalutowej VEX, związany z oligarchą putinowskim Konstantinem Małofiejewem, pan Wasiliew, został zatrzymany w Polsce, ale on jest ścigany, poszukiwany przez różnych ludzi w Unii Europejskiej, których naraził na straty. I mieszkańcy Unii Europejskiej apelowali do polskich władz, żeby go zatrzymać, ale jakoś tak się stało, że do Polski trafił tylko nakaz aresztowania, wniosek o ekstradycję podpisany przez Kazachstan. I prokuratura Ziobry wszczęła postępowanie, żeby dokonać ekstradycji pana Wasiliewa do Kazachstanu. Tymczasem jeśli on trafi do Kazachstanu, to prawdopodobnie stamtąd bezpiecznie pojedzie sobie do Rosji. Kazachowie go Rosjanom oddadzą lub sprzedadzą. W tej chwili więzi pomiędzy Kazachstanem a Rosją się trochę rozluźniły, ale zapewne nie na tyle, żeby pan Wasiliew nie mógł bez większego problemu z Kazachstanu przedostać się do Rosji i znowu znaleźć się przy swoim patronie, przy oligarsze Małofiejewie, przy putinowskim oligarsze Małofiejewie. Więc raczej nasza prokuratura, gdyby działała na rzecz Polski i w interesie Polski, powinna pana Wasiliewa w Polsce zatrzymać. Tymczasem tak się stało, że pan, że nie tylko nic nie wiadomo o tym, żeby podjęto jakieś próby, aby zatrzymać pana Wasiliewa w Polsce lub w Unii Europejskiej, żeby nie wydalać go do Kazachstanu. Do tego jeszcze, i tu poproszę o ostatni skan, skan numer 19. W rosyjskojęzycznych mediach można przeczytać, że polski sąd wypuścił Wasiliewa na wolność. Już parę miesięcy po tym, jak o Wasiliewie pisała Gazeta Wyborcza i o tym, że należy go w Polsce zatrzymać. On powinien być w areszcie i powinien być słuchany przez polskie i unijne służby. Nie powinien jechać do Kazachstanu, ale nie powinien też sobie spokojnie chodzić po Warszawie, bo przecież on przez może uciec do jakiegoś innego kraju, może się wymknąć naszym służbom, może uciec do takiego kraju, z którego łatwo mu będzie się przedostać do Rosji. Może sobie biegać po Unii Europejskiej, a może też spróbować przekroczyć granicę Unii Europejskiej, jeśli jest niepilnowany.
No, a to się absolutnie nie powinno stać. Więc pojawia się pytanie, co prokuratura pana ministra Ziobry w tej sprawie robiła? Dlaczego nie próbowała go zatrzymać i dlaczego nie wytężyła wszystkich sił, aby poinformować sąd, że pan Wasiliew nie powinien wychodzić na wolność? Albo też można tutaj sobie zadać pytanie, w jaki sposób tę sprawę w ogóle sądowi przedstawiała. Być może tak ją przedstawiała, że sąd uznał, że pan Wasiliew jest jakąś kolejną niewinną ofiarą Ziobry i dlatego należy go wypuścić. No, różne są tutaj zagrywki i różne manipulacje, różne intrygi, za pomocą których można doprowadzić do tego, że taki człowiek znajdzie się na wolności. Ja się będę tą sprawą dalej zajmował. Postaram się dotrzeć do akt. Sprawa się nadal toczy, więc obawiam się, że dostęp do akt będzie bardzo utrudniony, ale spróbuję dotrzeć do akt tej sprawy, żeby się dowiedzieć, jak tutaj wygląda odpowiedzialność pana Ziobry w tej kwestii. Kochani, zbliżamy się już ku końcowi. Bardzo wam dziękuję, że wytrwaliście mimo tych wszystkich problemów technicznych, które dzisiaj mieliśmy. Będziemy się starać, żeby tych problemów było jak najmniej. Nie powiem, że warunki są frontowe, bo warunki frontowe prawdziwe są w Ukrainie. Warunki są trudne. Tym bardziej zachęcam do wspierania nas, wspierania Resetu Obywatelskiego, bo gdybyście nas nie wspierali, nie moglibyśmy nadawać. Nie, i nie mógłbym wam przekazać tych wszystkich informacji, które przekazałem, a których inne media nie przekazują. Gorąco zachęcam do wspierania Resetu Obywatelskiego poprzez wpłatę na konto Fundacji Arbitror albo poprzez wspieranie naszej zbiórki na portalu zrzutka.pl albo poprzez wspieranie nas w serwisie Patronite. I gorąco zachęcam do wspierania Ukrainy, Ukraińców. Na stronie Reset Obywatelski znajdziecie takie krótkie instrukcje, taki zbiór podstawowych informacji, jak można wspierać Ukraińców i ich walkę. Bardzo dziękuję naszej dzielnej realizatorce Asiator, która tym razem była szczególnie dzielna wobec tych wszystkich kłopotów, które nas spotkały. Bardzo serdecznie was pozdrawiam. I widzimy się oraz słyszymy za tydzień. Już za chwilę Prawoteka, a my zobaczymy się znowu w następny poniedziałek. Reset Obywatelski.